Na portalu Khan Academy mamy takie ćwiczenie, które pozwala utrwalić sobie i lepiej zrozumieć, na czym polega w zastosowaniach twierdzenie o trzech funkcjach, czyli odpowiednik twierdzenia o trzech ciągach, ale dla funkcji. Link do tego ćwiczenia znajduje się w komentarzu poniżej. No tutaj pokażę na przykładzie, jak te zadania trzeba rozwiązywać. Więc mamy tutaj wykres trzech funkcji, funkcji f, funkcji g i funkcji h. No i mamy wzory tych funkcji. F to jest taka funkcja 1x² przez 3, g to jest sinus x przez x, a h to jest funkcja stale równa 1. Akurat w tym przykładzie tak nam się wylosowało. No i co tutaj chcą, żebyśmy zrobili? Najpierw mamy tutaj z tych cegiełek ułożyć nierówności. Ciąg nierówności pomiędzy tymi trzema funkcjami. No to widzimy, że wartości funkcji f są zawsze najmniejsze. Funkcja g ma zawsze wartości nie mniejsze niż f, no i nie większe niż h. No to możemy sobie to ułożyć, czyli funkcja f ma najmniejsze wartości, jest mniejsza lub równa od wartości funkcji g w każdym punkcie, no a to z kolei jest mniejsze lub równe niż wartości funkcji h. No jak weźmiemy jakiś x konkretny, na przykład jedynkę, no to widzimy, że dla jedynki wartość funkcji f jest najmniejsza, potem wartość funkcji g jest większa, a wartość funkcji h jest jeszcze większa. No i tak jest wszędzie, w całym tym obszarze, no poza zerem, bo na przykład funkcja g nie jest określona w zerze. Funkcja g to jest sinus x przez x, ona w zerze w ogóle nie jest określona, ale poza zerem widzimy, że spełniona jest taka nierówność, takie dwie nierówności, które tutaj ułożyliśmy. Więc tutaj mamy, że z tego wynika, że... No i teraz musimy po prostu wstawić konkretne wzory tych funkcji. To musimy sobie przypomnieć, co to było f. No f to było 1 minus x² przez 3. Czyli to samo, tylko teraz już za pomocą konkretnych wzorów funkcji, czyli f zastępuję konkretnym wzorem funkcji, tak jak była ta funkcja f w treści zadania zdefiniowana. G to było sinus x przez x, czyli to będzie to. I to jest mniejsze lub równe h od x, a h od x to była funkcja stale równa 1. Czyli mamy takie nierówności. No to z kolei oznacza, że... No i tutaj mamy różne granice. No jeżeli funkcje spełniają takie nierówności, no to ich granice też będą spełniały takie same nierówności. Czyli granica tej funkcji, której wartości były najmniejsze, będzie mniejsza lub równa jak granica tej funkcji, która była ta w środku. To z kolei będzie mniejsze lub równe od granicy funkcji stałej równej 1, akurat w tym przykładzie. No i teraz gwóźdź programu. Jaka jest granica funkcji sinus x przez x, jak x dąży do zera? No jeżeli umiemy obliczyć te granice, no to będziemy w domu, no to zastanówmy się. Ta granica, ile będzie równa? Jak x dąży do zera, no to mam 1 odjąć 0 przez 3, czyli 1 odjąć 0 to jest 1. Czyli granica tej funkcji to jest po prostu 1. Tutaj mamy funkcję stale równą 1, więc jej granica w zerze również będzie równa po prostu 1. Czyli ta liczba jest równa 1, ta granica jest równa 1, ta granica jest równa 1. No a ta granica ma być większa lub równa 1 i jednocześnie mniejsza lub równa 1. Więc jedyny sposób, żeby te dwie nierówności były spełnione, to jest taki, że to też musi być równe 1. Jeżeli to ma być większe lub równe od 1 i mniejsze lub równe od 1, to tylko jedna wartość to spełnia i to jest właśnie 1. Czyli tutaj musimy wstawić 1. No i sprawdźmy, czy to się zgadza, żeby się lepiej poczuć, że dobrze odpowiedzieliśmy. Zgadza się. No i możemy teraz wziąć następny przykład. Tutaj mamy jakieś bardziej skomplikowane funkcje. Zachęcam do tego, żebyście pobawili się tym ćwiczeniem i lepiej wyrobili sobie intuicję na temat tego, jak w praktyce działa twierdzenie o trzech funkcjach.